Deszcz, silny wiatr oraz pochmurne niebo. Takie warunki czekają nas w najbliższym czasie. Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dziś śnieg spadnie na południu oraz Suwalszczyźnie. W centralnej oraz zachodniej części kraju wystąpią opady śniegu z deszczem. Niebo pozostanie zachmurzone. Na północnym wschodzie oraz od Małopolski po Podkarpacie będzie najchłodniej 1 do 3 stopni, a na zachodzie nawet do około 5-6 stopni. Północno-zachodni wiatr osiągnie prędkość do 50-65 km na godzinę, a ciśnienie szybko urośnie i wieczorem wyniesie 1000 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne bez zmian pozostają niekorzystne. Jutro z północnego zachodu przemieści się strefa opadów deszczu. Późnym popołudniem dotrze na wschód oraz nad Małopolskę i Podkarpacie, lecz w górach przyniesie intensywny śnieg. Na zachodzie temperatura wzrośnie do około 6-7 stopni, a od Mazur po Podkarpacie i Małopolskę wyniesie 1 do 3 stopni. Zachodni wiatr nadal będzie dokuczliwy. To wszystko w tej prognozie pogody. Dziękuję i życzę Państwu miłego dnia.